te pareció concentrado? ¿Concentrado? ¿Qué es ese jugador? Jugador, sí. Concentrado. Cuentrao. Cuentrao, ahí está. Cuentrao, cuentrao. Muy bien. Cuentrao es un jugador muy bueno. Vale. Estoy concentrado, sí. Wywiady, które przeszły do historii. Zapnijcie pasy i lecimy do Michała Kucharczyka. W 2015 roku Legia Warszawa przegrała na własnym stadionie z Ajaxem Amsterdam 0-3 i odpadła z Ligi Europy. W jednej z akcji Michał Kucharczyk miał 100% akcję i... A zresztą sami popatrzcie. Film z jego strzałem stał się hitem polskich mediów społecznościowych. Natomiast po meczu dziennikarz Wirtualnej Polski zapisał się w historii internetu wywiadem właśnie z Kucharczykiem. Fatalnie wyglądasz. Powiedz mi, jak to było z tą swoją sytuacją w drugiej połowie? Fatalny to ty jesteś. Następne pytanie, proszę. Teraz lecimy do Zlatana Ibrahimowicza, który sam decyduje, kiedy rozpoczyna się trening. Treningiem byłem na Jossarty. 23-letni Zlatan był już wtedy jednym z najlepszych piłkarzy w Europie i sprawiał, że nawet reporterzy zapominali, o co mieli go zapytać. To nie był pierwszy raz, kiedy Zlatan pośmiał się razem z dziennikarzem. Patrzcie teraz na to. Co tycker du? Bör fråga dig nu idag. Ingen aning. Det är väl ditt jobb att veta det. Jag är här för att svara, inte för att fråga. Ronaldo już w Manchesterze United wiedział, że jest najlepszym piłkarzem na świecie, ale to Anderson skradł cały show podczas tego wywiadu. Oh no, so he's the best player in the world ever. For me, the best player in the world ever, Diego Maradona. Dio. Me. Właśnie ta pewność siebie zaprowadziła Cristiano na sam szczyt. Natomiast kolejny dziennikarz przewidywał przyszłość Kyliana Mbappé i już go tym po prostu irytował. Wszystko wydarzyło się w trakcie marcowego zgrupowania kadry Francji. W mediach ciągle powtarzały się głosy o transferze Mbappé do Realu Madryt. Sam Kylian był już tym wszystkim trochę zmęczony. Vous allez quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison? Est-ce que ça au moins vous pouvez le confirmer? Vous savez mieux que moi, non? Si vous l'avez, oui, mais vous en avez pas parlé encore. Donc demandez à celui qui vous l'a annoncé. Il sait lui, non? A priori oui. Oui, tu sais qu'il sait. Oui. Voilà, demande-lui. Czas na Jurgena Kloppa i głupie pytanie na konferencji prasowej. Niemiecki szkoleniowiec ogłosił w styczniu, że sezon 2023-2024 będzie jego ostatnim w karierze trenerskiej. Dwa miesiące później, bo w marcu, The Reds byli po meczu Ligi Europy ze Spartą Praga i Jurgen Klopp odpowiadał na pytania. Is there any player from Sparta squad wants you for Liverpool? Retire in the summer. you want me to take him on holiday? You're welcome. W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć Zlatana za czasów gry w PSG. Zgasił wtedy jednego z dziennikarzy. A lot of people speak about your relationship with Edinson since the beginning of the arrival. A lot of people or you? A lot of press people, yeah. A lot of people or you? I speak. But you seem to know better than me. No, I don't know. But you're writing about it, not me. I'm waiting for you. I'd like to know what. But still, you're talking about it. So how do you know? And you know better football than me? No. So why are you talking? Are you a journalist or a camera guy? I am a journalist. Also. So why are you holding the camera? You should have a camera guy, because no? Because my boss wants you to meet you. So he's low budget. A 18-letni Cristiano Ronaldo, jeszcze grający wtedy w barwach Manchester United, kompletnie nie rozumiał, co do niego mówi angielski dziennikarz. It's Cristiano, how did you enjoy tonight? Yeah, it's a good game, it's good performance, team win, it's important. Are you feeling more and more confident with each game? I don't understand. Are you confident? I understand, sorry. Gary, he is confident, he's a... Teraz czas na Kevina De Bruyne i jego mocny wywiad po porażce w fazie playoff na Euro 2024. Belgowie przegrali z Francją 0-1. Popychałem samobójczym golu Jana Vertonghena. Dziennikarz po meczu zapytał o złote pokolenie belgijskiej piłki De Bruyne i wtedy się zaczęło. But what is the golden generation? Yours. And you say that France and England and Spain and Germany is not a golden generation?
Okay, thank you. Graziano Pelle po porażce jego Feyenoordu z Ajaxem Amsterdam nie wytrzymał i po prostu zjechał od góry do dołu jednego z dziennikarzy. Big disappointment, of course. It was an all or nothing game, but it became nothing. Not the mentality that I would have expected. You can come to the trainer if you want next week. We invite you of Feyenoord. You can tell us your mentality how to win the game against Ajax. Which team you support? Sorry? Which team you support, you know? I support nothing. Nothing, I think you support Ajax. Anyway. Why do you think so? You have the face that you are Ajax supporters. Anyway. Oh, really? You can tell that by my face? I think this is a big disappointment that you talk this way to me. I think so, you talk the same. Jak się okazało, w Hiszpanii dziennikarze potrafili też wkurzyć Cristiano Ronaldo. W 2016 roku Ronaldo pobił rekord Ligi Mistrzów, strzelając 11 goli w fazie grupowej. Wtedy dzień przed meczem fazy play-off z Romą, jeden z dziennikarzy wytknął mu 2 miesiące bez strzelonej bramki na wyjeździe. Desde que estoy en España, dime un jugador que ha marcado más goles que yo fuera de casa. Uno. ¿No tienes? Ti dice, se c'è qualcosa che ti contraddistingue, che tu hai sempre segnato. Grazie. Che sempre hai segnato moltissimi gol. Sì. Kolejnego dnia już w spotkaniu z Romą, CR7 popisał się legendarnym trafieniem i to właśnie w Rzymie. Cristiano Ronaldo! Czas na Toniego Kroosa i jego wybuch na reportera po finale Ligi Mistrzów z Liverpoolem w 2022 roku. War das überraschend für Sie, dass Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist? Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und dann stellst du mir zwei so scheiß Fragen. Ich finde die gar nicht so... Wahnsinn. Ich finde das für eine Frage. Wir spielen ja nicht hier Gruppenspiel irgendwo. Wir spielen das Champions-League-Finale. In der K.O.-Phase schon ein paar Mal sozusagen genau, so gut genau, wie genau, weg. Ganz schlimm. Z kolei Jude Bellingham po meczu z Napoli dostał propozycję, której nikt się nie spodziewał. I owe you a thanks because my son after your help behaves much better. Good. Thank you so good, much. Good. But actually I have another request. Okay, no problem. Okay. Can you tell him to do the Spanish homework, please? Spanish homework. Yes. What's his name? Gabriel. Gabriel, do your Spanish homework. Otherwise you'll end up like me, not speaking much. ¿Quieres venir a casa conmigo? No, eres el hijo perfecto. No, es una propuesta. Ronaldinho w trakcie innego wywiadu też składał propozycję, a tak naprawdę próbował poderwać dziennikarkę. Chciał fazer o gol para as mulheres, né? Dia Internacional da Mulher, meia-noite. É verdade. É, para todas as mulheres. Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Z kolei Erling Haaland musiał odpowiadać na jeszcze głupsze pytania. W jednym ze spotkań Ligi Mistrzów Norweg zaliczył trafienie. Potem chciał udzielić wywiadu i dostał jedno z najdziwniejszych pytań w swojej karierze. And are you going to sleep lonely tonight? Yeah. You're not taking a girlfriend at home right now. You didn't score a hat-trick. Didn't score, no. Okay, that was it. Thank you very much. Yeah. Na koniec najgłupsze pytanie, jakie usłyszał w swojej całej karierze, Sir Alex Ferguson. Sir Alex, if the owners of Man United gave you a blank check over the summer and allowed you to bring in any one, just one of Barcelona's team from tonight, who would you sign? That's one of the most stupid questions I've ever heard in my life. Mascherano. Kliknij obejrzyj kolejny film na moim kanale Czar Futbolu. Na pewno nie pożałujesz.